Dzień roboczy dobiegł końca, kiedy Todd Hackett usłyszał na drodze przed budynkiem biurowym okropny zgiełk. Skrzypienie skóry łączyło się z brzękiem żelastwa, a nad wszystkim górował ten ten tysiąca kopyt. Todd podbiegł do okna. To początek powieści Nataniela Westa, dzień szarańczy. To autor, który zginął tragicznie. W 37. roku życia, tuż po opublikowaniu tej powieści w 1940 roku, tak się złożyło, że dzień później, tuż po śmierci swojego przyjaciela Franciszka Scotta Fitzgeralda, a obydwu łączyło to, że byli kronikarzami tej samej epoki Jezu i lat 20. i 30. i potem 40. obydwaj też byli scenarzystami. Natomiast mniej i o wiele mniej znany jest oczywiście Nathaniel West, zdążył napisać dwie głośne powieści, które są w tym tomie. I ta właśnie najważniejsza, o której dzisiaj opowiadam, to historia właściwie takiego trójkąta, dziejącego się w Hollywood między Todem Haketem, od którego cytat zaczynał. To pracujący w Hollywood plastyk, który próbuje w filmie swoją karierę rozwijać. Druga postać to Homer Simpson, księgowy, który został wysłany do Hollywood, żeby podratować zdrowie, ale wplątuje się w znajomość z trzecią bohaterką tej historii, Faye Greener. Która jest taką początkującą aktorką, mówimy to w cudzysłów, a jednocześnie jest klasyczną femme fatale lat 40. -tych. Obydwaj mężczyźni się w niej zadłużają i wytwarza się tutaj taki trójkąt. To oczywiście jest zaczątek fabuły, natomiast powieść obrazuje nie to, co Fitzgerald, czyli wysokie sfery w Hollywood, ale właśnie ten drugi plan. Czyli artystów starających się wybić i osób kręcących się wokół nich. No i cały ten światek Nathaniel West prezentuje niesamowicie ciekawie, widowiskowo, no i chwilami bardzo zabawnie, chociaż nie jest to lektura rozrywkowa. Bardzo analitycznie podchodzi do tego, co pokazuje, ale jednocześnie bardzo ciekawie, interesująco się to czyta. A więc tym samym bardzo zachęcam do sięgnięcia po Dzień na Tanie Westa. Do usłyszenia.